Chciałam Państwu polecić dwa bardzo praktyczne poradniki, które przygotowaliśmy właśnie w dziale prawa. Pierwszy, co zrobić, żeby Cię nie zwolnili, czyli poradnik o tym, kogo można zwolnić, a kto jest chroniony. Co zrobić w sytuacji, kiedy dostajemy wypowiedzenie? Jak się odwołać w ogóle do sądu pracy? Jak wygląda postępowanie przed sądem pracy? Drugi, jak dochodzić swoich praw przed sądem? Oczywiście wiadomo, że nie zawsze z własnej woli trafiamy do sądu, ale jeżeli już się to zdarzy, to warto wiedzieć, jakich dowodów w sądzie używać, jak wygląda postępowanie, jak wyglądają opłaty sądowe. Myślę, że bez względu na to, na jakim stanowisku Państwo pracujecie i bez względu na to, z jakiego powodu się w sądzie znajdziecie, to będą dla Państwa bardzo przydatne publikacje, dlatego gorąco polecam.